Witam Państwa 26 maja. Zapraszam na komentarz wideo, w którym omówię aktualną sytuację techniczną WIG-u 20 DAX-a i S&P 500. Na indeksie WIG 20 doszło, jak wiadomo, w zeszłym tygodniu do przełamania górnej linii kanału trendowego i przede wszystkim strefy 57-61, która, jak widać dokładnie na wykresie, zaczęła po przełamaniu pełnić rolę zapory popytowej. Klasyczna zasada zmiany biegunów. Dzisiaj udało się wytyczyć nowe maksimum w ramach rozwijanego ruchu cenowego i tym samym indeks zbliżył się jeszcze bardziej do dość istotnego oporu technicznego 2501-2513, dla którego wzmocnieniem, jak pamiętamy i jak widać na wykresie, jest ta zielona median line. Na razie zatem popyt zachowuje tutaj przewagę techniczną, choć pewnym zagrożeniem jest oczywiście ten właśnie opór Fibonacciego 2501-13, gdzie można spodziewać się wzrostu presji podażowej. Gdyby te oczekiwania nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, byłby to relatywnie silny sygnał techniczny zapowiadający test dużo istotniejszej strefy oporu 2550-56, czyli strefy wytyczonej na bazie projekcji symetrycznego układu X, A, B, C, D. To czerwone oznaczenie na wykresie. Negatywny sygnał w ujęciu krótkoterminowym to natomiast powrót indeksu poniżej przełamanej strefy w ubiegłym tygodniu 2457-61. Natomiast taką bazową, graniczną zaporę popytową wytyczyłbym tutaj w rejonie 2416-22. Wystarczy wspomnieć, że wypadają tutaj dwa istotne zniesienia, 113%, 61,8% w pobliżu przebiega zielona median line. Dla mnie jest to ważna zapora popytowa i zanegowanie wskazywałoby jednak na słabość obozu popytowego, co raczej nieuchronnie doprowadziłoby do powrotu indeksu w okolice tutaj 55,61. Na kontraktach z kolei te obecne wydarzenia rozgrywają się w dość istotnym rejonie 2480-85, ważna zapora podażowa Fibonacciego. Z punktu widzenia takiego ujęcia intradayowego istotną rolę odgrywa w tej chwili niebieska median line i ta górna zielona linia kanału trendowego. Są problemy z zanegowaniem właśnie tych takich lokalnych zapór podażowych. Niemniej jednak, tak jak wspominałem przed momentem, kluczową rolę odgrywa tutaj węzeł 2480-85. Jeśli udałoby się pokonać tę przeszkodę, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością szybkiego przetestowania strefy 2499-2505. Pierwszym stosunkowo silnym wsparciem jest w tej chwili węzeł 2443-46, a zdecydowanie istotniejszą zaporą popytową Fibonacciego pozostaje obszar 2426-29, wytyczony na bazie 38,2 całego impulsu popytowego. Tutaj przebiega także linia czerwona, równoległa do tej wewnętrznej linii trendu, w okolicy także niebieska median line. Dla mnie jest to istotne wsparcie techniczne w ujęciu krótkoterminowym, czyli tam ta strefa 26-29, choć popyt już powinien podejmować aktywne działania obronne w obszarze 43-46. Indeks DAX dzisiaj relatywnie silniejszy od indeksu WIG 20. Luka Hossy, kontynuacja ruchu. Warto spojrzeć na wykres tygodniowy, by zorientować się, w jak ciekawym rejonie w tej chwili rozgrywają się wydarzenia na indeksie niemieckim. To jest ta znana nam już średnioterminowa, bardzo szeroka strefa 9900-10500 wraz z górną linią kanału trendowego. Więc na razie doszło do zanegowania układu X, A, B, C, D. Eksponowałem ten układ w minionym tygodniu. W tej chwili nowe szczyty i warto w ujęciu krótkoterminowym zwrócić uwagę na zniesienie 113%. To jest poziom 9908. Zniesienie tradycyjnie odgrywa tutaj, funkcjonuje jako filtr cenowy dla tego poprzedniego szczytu. Pierwszy negatywny sygnał to powrót indeksu poniżej poziomu 9790-9800. Natomiast takim potwierdzeniem wzrostu presji podażowej w ujęciu krótkoterminowym byłoby dopiero zanegowanie 9505-9520. I indeks S&P
W sumie nic nowego, przewaga popytu. Indeks konsekwentnie zmierza tutaj w kierunku bariery podażowej 1917-1922. Jak wiadomo, w minionym tygodniu udało się wybronić węzeł 1863-1866 i właśnie ta strefa pozostaje cały czas aktualną zaporą popytową wraz z tą dolną przebiegającą tutaj linią kanału trendowego. Dziękuję bardzo.